Czyli tak naprawdę zostało nam jeszcze dwóch bossów. Został nam Heisenberg i Mother Miranda. I główny cel, ewentualnie jako bossa jeszcze bym potraktował Chrisa Redfielda. Czyli tego, który tam był... No. Zobaczmy. Zobaczymy, jak to będzie. Czy koniec końców Chris Redfield, który zabił naszą żonę, kurwa. Zabił naszą żonę. Może będzie naszym teammatem. Zobaczymy. Zobaczymy. Chris umarł? Ty, no on chyba nie umarł, no ja tam widziałem, że... Nie no, może go... On... Nie no, kurwa, znając tą grę, to on pewnie przeżył, kurwa, ten atak wtedy. To jakieś dźwięki pierdolisz. Chris raczej jest takim badasem, żeby przeżył to coś. Ej, zmieniło się oświetlenie, czy mi się wydaje? Dzięki za hajsik. Dzięki. Urolog nie jest od tego. Jutro idziemy do urologa, żeby wyleczyć twoją stulejkę. Urolog nie jest od tego. No ale niech ci będzie. Dzięki wielkie za piąteczkę. Dzięki wielkie za piąteczkę, mamo Michela. Ale zawiało. Zero kurwa w spokoju w tej grze, no. Na 1000 golda z nich aż wypada. To w chuj. O kurwa. Myślałem, że to tylko latające tutaj są dookoła. Jak mam pójść, bo mi się nie chce kurwa łasić dookoła jak down. Aha. Możesz za mną, kurwo, jebana, no, możesz się dać się tam. Czemu to się nie chce? Kurwo, cię zajebie, no. No tak. No, czemu, kurwa, te kule coś w nich nie trafiają nagle? The fuck? Nie, tak będę do nich ciućkał, bo... No. Ile one przyjmują tych... Aż mi się ammo skończyło, kurwa. Ammo mi się skończyło. Do chirurga się idzie chyba po prostu, żeby ci stuleje załatwił. Bierz, że scyzoryk i ci ucina dika i masz naprawionego. Właśnie, a w ogóle, jak to się dzieje w ogóle, że się robi stuleja? Bo to musi być jakiś powód tego, co nie? Jeżeli tu jest znajdźka, to na pewno tutaj jest jakiś potężny potworek. Jednak nie taki potężny, bo to zwykły bobas był. No i co tutaj niby znaleźliśmy? O kurwa! Mamacita, ale toż musi mieć pierdolnięcie. Ale że gra, żeby teraz, to jest specjalny zabieg gry, żeby teraz sprawdzić, jak potężne jest pierdolnięcie tej broni, Dali mi wilka, który wcześniej przyjął tyle strzałów z shotguna, że mogłem się kurwa popłakać. Pewnie teraz to zdechnie na 3 strzały z tego rewolwera. Raz. 2. Okej. On idzie na 2 strzały z rewolwera. Wow. On ma dużo obrażeń. Ta broń ma dużo obrażeń. Okej. Ta broń ma dużo obrażeń. Podoba mi się to. Jeszcze ten domek za mną został do zlutowania. Wow. No to jest... Okej. To jest bardzo potężna broń. To dobrze wiedzieć. I teraz zlutowany, tak? Tak. I przede mną była jakaś taka śmieszna... O właśnie. What is this? Gdzie my mamy pójść do... Tutaj jest ten windmill? Tutaj, co nie? Tak. Bo tam też jest ta taka minigierka z tym takim, wiecie, machaniem tą kulką. Siema, Leszo. Albo Leszu. Jeżeli przez kilka oprzeć tam jako U. Tak czy siak witam. That's a lot of damage. That's a lot of damage. A, i my potrzebujemy... Kurwa, ile już ja mam tych przedmiotów. Z czego nie... Kurwa! Krok do przodu zrobiłem i się skipnęło. O. Wiecie najbardziej, co mnie zastanawia? Do czego używany jest ten kluczyk z... Ten kluczyk z... Jak on się nazywa? Jak się nazywa ten instrument? Ze skrzypcami. Bardzo mnie zastanawia, do czego go trzeba użyć. Żeby, no wiecie. Do jego domu? No tak, no ale pytanie teraz... Który to był jego dom, co nie? Bo ja tam nie patrzyłem. No i dobra, ciach. Bo tam było, że Molutter's House, no tak, ale nie wiem, który to jest dom po prostu. No nie pierdź, kurwa. Proszę, ładnie. I teraz co, przed siebie? Tak. Lecę przez O. Okidoki. Bo jeszcze wiem, że chyba był taki ziomeczek w internecie polskim Lisu? Przez chyba też właśnie kilka O. This way. Okej. Bo tego tu wcześniej nie było. No to idziemy w tą stronę. No. This way. Papa. Okej. Czekajcie, bo coś tu jest jeszcze do poniesienia w tym budyneczku. Przynajmniej jest na czerwono napisane. A, screwdriver. Kiedy Apex na streamie? Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Kurwa, jaki mi zrobił te... Rose is waiting for you. Co za skurwiel? Czy mogę dostać Among Us? Among Us. Ja pierdolę, myślałem, że to jest jakiś giga przeciwnika, to był ten kozioł. Meat. Okej. A gdzie jest? O, właśnie. Czekajcie, jeszcze się wrócimy do Duke'a, żeby kupić jakieś ulepszenia. Jakieś ulepszonka. Jeżeli pójść dobrze, zostało nam jeszcze, bo ja bym chciał tak ten dzisiejszy stream kończyć koło północy. Dzięki za hajsik. Dzięki. To fajnie by było, jakby się udało skończyć koło północy. Siemka, Michałek, pozdrowisz widza i zrobisz serce dla czatu? Jasne, że tak. Jasne, że tak. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Mnizek. Dziękuję bardzo za 5, wariacie. 5 dla ciebie. I serduszka dla czatu. Dobrze, ile teraz kosztują te rzeczy, które mamy? Crystal Beast kosztuje tyle, Crystal Moro kosztuje 40 tysięcy, to kosztuje 20 tysięcy i kryształowa 80 tysięcy golda mamy. My mamy kurwa stówkę. 41 tysięcy? Ale ja nie mam tego pistoletu, bo go sprzedałem. Przecież. Ten rewolwer, kurwa, na gigabombę z niego robimy. This simple modification can be done in just a moment. Dobra. Yes, I can see why you'd be interested in that. A jest jeszcze ammo, to takie wykurwiste. Sniper rifle też może być, bo ono też nie jest takie złe. Dobra. I saveik. No i fajnie. I teraz gdzie mamy iść? Tam, gdzie on powiedział, że idziemy tam, bo tam Rose na mnie czeka. No dobrze, no to idziemy. Tutaj sobie przeładujemy jeszcze przyciutko. Wiecie, co mi się giga podoba? Że tutaj się cały czas gra się zmienia. Co ono myśli? Tutaj nagle jest jakoś tak widno, tutaj słońce wstaje. Hejcia, czemu biblet chłop? Czemu biblet chłop? Hejcia miś, czemu biblet chłop? Da się rewolwerem zakręcić? Raczej nie. Czemu biblet chłop padałaś na końcu? Tam przede mną coś jest. Moment, chcę to sprawdzić. Co jest tutaj? O! Skurwesyn. Chyba nie chcę tutaj iść. Sprawdzę to jednak, co jest tam dalej najpierw. I tak. Coś kurwa przybiegło. I tak jaka kosztuje? Ja kupiłem... Znaczy, bo... Ona wyszła 7, czyli wczoraj, i kosztuje no normalnie tyle co gierka w dniu premiery, czyli 255 zł. Tam na konsolę, znaczy na konsolę 250, a na PC to tam około 200 chyba. Ale ja kupiłem za 160 w dniu premiery. Co kurwa, napierdalać się chcecie? Śmiecie jebane? Patrz, jaki mam kurwa rewolwer pierdolony, jak ci z niego zajebie, to ci stara cię nie pozna. Raz. Dwa. Ktoś kurwa jeszcze? Kurwa, jasne. Już popadali wszyscy? O, teraz popadali. No, fajny serial. Ja bym jakąś baję obejrzał, TBH. Jakąś baję można obejrzeć. Na PS, na konsolę nawet kosztuje 300. O, proszę bardzo. Jaką? No jakąś baję byśmy obejrzeli. Jakąś ładną. Z łuku napierdala, hop. Netflixie? Ta, no bo jak już mamy ten Netflix party, to... A mo nie mam, kurwa jebana mać. Streama z Valoranta. Szczerze, ostatnio miałem chęć na Valoranta, ale ja nie umiem grać w takie gry. No jak on jeszcze żyje, z rewolwera mam mu zajebać. Dobra, git. Jakiegoś Shreka? Jakiegoś to znaczy jakiego? Bo tych Shreków było dużo części. tego co pamiętam. Ja muszę strzelać z takiego giga kurwa bliska, żeby je one-shotować, bo nie mam ammo. Jakoś dużo. Kurwa, one tutaj jeszcze są, a już nie mam ammo prawie w ogóle. Mam tylko ten rewolwer potężny. O, shotgun ammo, zajebiście. Oj. To nie był taki, co by go wykończył. Kurwa, chciałem go z kostki najebać. Oła. Dobra. Chciałem go z kostki rozpierdolić. Dobra, jest. Rozjebani wszyscy, bo ustała muzyka. Nie ten pistolet, Michał, kurwa. Boże, zmarnowałem tak cenny nabój. Kurwa mać. Nie skliknęło mi się. A amunicja z tej broni jest kosmicznie, kurwa, droga. Siema, dzikie pióro. PL. Witam nowego zawodnika. Wczytuj save'a. Nie, do jednego naboju nie będę tego, kurwa, wiesz. Ale nie powiem, aktualnie mamy trochę dyntkę, jeżeli chodzi o amunicję. Ty se, kurwa, jaja robisz, no ty, kurwa jebana, no. O, proszę bardzo. Tak, 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 uwielbiam być jebany w dupską. No to za wupy będę strzelał. Gdzie jest moja wupa? Kurwa, no scope miał być. O, zaskoczył. O, właśnie. Czekają na dole. A, proste, że tak. Czy on właśnie zrobił dodge'a? Czy ja to kurwa dobrze widziałem, czy on zrobił dodge'a? On zrobił dodge'a. Co ja podniosłem przed chwilą? No nie wstawaj, kurwo. No skopa chciałem, kurwa. Dobra, spierdalam, nie mam ammo. Pizda jestem, nie skoczek. Okej. Save point, zaje kurwa wyjście. Ty, jakieś ulepszenie. A, nie, to pipe bomba jest. Goldzik. Rusted scrap. Ammo do pistoletu. 7 sztuk. Okej. I tam jest ten śmieszny oponencik nasz. Tak, no, to jest taki den. Właśnie tak. Z gigachu... Kurwa! Ez? Oj chuj. Double kill? Double kill! To jest właśnie. Kurwa. Dobra. PPG, Michał, zapisuj. Musisz skraftować magazynek, większy magazynek do AWP. O kurwa, co to jest za rozrzut? O właśnie. Kurwa. Zauważam, że Resident ma takie coś w swoim silniku wbudowane. Taka jest tendencja silnika RE, że w momencie, gdy strzelasz z giga bliska i oponentowi wybucha głowa, to masz minimalny spadek FPS-ów. Nową notę teamu. Ta, słyszałem niestety. Giga bujacz. Kurwa, nie trafiłem. Nara. Nie wiem do czego... Czy ja podniosę właśnie Magno Mamo? Kujwa, chyba nie. Czekać, muszę się podrapać po oku. Ach. Mona, oj, weź. Ja widzę Monia Lizę i mówię tak. Moment, dajcie mi zwykły pistolet. No nagle wkurwałem mu do niego. Więcej was stara jebana nie miała? Widzicie tą, widzicie tą głowę pode mną? On mnie zaatakuje za 3, 2, 1. Ha, taki chuj, bo mi wybucha bomba pod nogami, kurwie. Mogę skraftować może coś? O, mogę. Szkoda, że nie mam amunicji do tego gigabombastycznego rewolweru. Dobra, git. Zaraz pierdoleni zostali, ale no... Było wysoko. Bardzo dużo strzelania jest w tej grze. Więcej niż zwykle. Craft ammo? Nie mogę, ty dziwko. No mogę co najwyżej. Nie pierdź. O, explosive ammo tu było. Ominąłem je w całym tym ciągu walki. No dobra, idziemy dalej. Czy polecam ogrywać wszystkie części? Tak, bardzo polecam. Najpierw ograjcie sobie, jeżeli chcecie ogrywać te gry, to najpierw ograjcie sobie Residenta Evil 2, potem Resident Evil 3, Resident Evil 7 i Resident Evil 8. Dlaczego? Resident Evil 2 i 3 ogarniecie, o co chodzi z Umbrella i tak dalej. A Resident Evil 7 zaczniecie już wchodzić w obecny ciąg fabularny, czyli to, co jest teraz. A te 4, 5, 6 to są stare części, które jakby nie są... Bo w 2006, tam chyba 16 albo 17 Capcom stwierdził, że zresetują, jakby zaczną robić gierki od nowa, co nie? Dlatego wyszedł remake 2, 3. I też jakby mniej więcej od tego momentu sobie ogrywajcie, bo to jest właśnie fajny taki ten, żeby wejść w serię. I no, ja wam polecam. A to jest ta scena, co była w zwiastunie, co nie? Ta, co najwiszą na tych ścianach. O kurwa mać. Dlatego ja wam z tych, właśnie z tych po prostu odnowionych wersji ograjcie sobie 2, 3, 7 i 8, bo w 7 od razu się też przyzwyczajicie do pierwszej osoby, czyli tego, co jest tutaj, co nie? Ja bym tak polecał z tych nowych części. A tamte stare części po prostu mają takie, wiecie, fajnie poprowadzone fabuły, jakby no w zasadzie napierdolania się. Król... aha, zamówienia króla w końcu przybyły. Strągl heretyków. Więcej czasu, żeby odmienić. Okej. Ceremonia. Kurwa, jakieś kulty pojebane. No dobra, idziemy do Heisenberga. Jak się nazywał ten ciąg, co wczoraj na streamie mówiłem? Jaki ciąg? Chodzi, że rzuciłem jakimś żartem do matki widza, czy o co chodzi? Jaki ciąg? Oj, that's not good. No to nie brzmi kurwa najlepiej. No tak. Popularny. A. To mówiłem, że polecam obejrzeć film, które wysłałem na Discordzie dzisiaj. W zakładce content macie filmik i tam na tym filmiku jest w 32 minuty cała fabuła po prostu wytłumaczona. U nas na Discordzie, wykrzyknik Discord. I tam jest wszystko wytłumaczone w tym filmie. Kurwa, on świetną amunicję. Mam amunicję wybuchową? Mam. Warto było poczekać. Tą sekundkę bądź dwie. Czekajcie, to jest sniper rifle, to jest sniper rifle, sniper rifle. Magnum. Kurwa, jak się kręci, jak Garen. Czekajcie, tą magnumową zużyłem, to teraz weźmiemy sobie to. I teraz weźmiemy sobie z powrotem pistolet. Kurwa, jaki on ma pysk rozpierdolony i to jeszcze żyje? Zużyłem... Jest rozpierdolony. Z znacznikiem rozjebania go był, kurwa, ten... Achievement w prawym dolnym. Achievement w prawym dolnym był potwierdzeniem rozjebania przeciwnika. Kryształowy miecz. Wow. Fucked up. No i superancka, idziemy do tych czerwonych drzwi po lewej. Esa. O, akurat się otworzyły. Zobacz jaki przypadek. Ale tutaj ładnie. Kurwa, ja tu mogę zostać. Mogę tu zostać do końca? Miecz powiedziałem? A przepraszam, chodziło mi o młot. Bo hammer to młot. Aks to jest... Wielki kryształ podnieś. Kurwa, jak się świeci, błyszczy wszystko. Idziemy teraz do naszego ziomeczka. Ej. Czad, widzicie to? Tam na stoliku jest Rose. Ostatnia część Rose tu leży. Trzymaj się, Timur. Coś podejrzane, że to tak po prostu kurwa leży. Co to, co to? Mother Miranda podchodzi. I zniknęła. What? No, też bym tak powiedział. You're the real deal, Ethan. Well done. Quit hiding, asshole. I'm not letting you get out of this. Cool your jets. Just a little bit more and you're all wrapped up. I'll lend you a hand. So in exchange... In exchange what? First of all, come to me. Put all the flasks in the altar, and I'm sure you'll figure the rest out. See you, Ethan. God damn it. Oj kurwa. Że tak... Talerz. Że tak po prostu złożymy ją do kupy. Oj, no nie wiem. Siema, Nikaś. Jak coś, to nie macie w domu. Dobra, dopływamy tutaj. Ale 1.8 zajebałem łódką. Ale 1.8 łódką został zajebany. A tutaj na dole? Aha, wróciliśmy do katakumb. Okej. Wróciliśmy do katakumb. Czyli, no dobra. No otwórz. Siema. A mam wrócić do altar, tak? Altar to jest ta lokacja tutaj, tak? Dobrze pamiętam. O, to jest altar. Tak. Dobrze, zapamiętałem. Ty, no to już jest jakiś taki chyba giga endgame, tak mi się wydaje. To, ten moment, w którym teraz jesteśmy, to jest jakiś taki chyba ultra endgame już. Już mi się wydaje. The show must go on. My idziemy tam. Oj kurwa, ależ jestem ciekaw, co tu się odpierdoli. Kurwa, no spierdalaj. Kozioł zajebany. Siema, Duke. Teleportujący się z kurwysynu. Kosmicznie mnie ciekawi... O chuj z nim chodzi. Nowej te maski dla mnie ogarnąłeś? Boże, jak się cieszę, jakiś ty jest kurwa miły. I talerz za 25 000 pierdolony talerz. Co ty dla mnie ogarnąłeś takiego? Gdzie są niby te new items? Jak tu nic nie ma przecież nowego. Chuju zakomany, ty pierdolony. To mi daj, to się przyda tak czy siak. These hands are more dexterous than one might think. Wsadzam kurwa wszystko. Tutaj też coś kupuję, typu Lemi, ale już nie mam Lemiego, Lemiego sprzedałem. Reducy Swap, o to się przyda. Ta, normalnie. Dobra, jeszcze mamy tyle. Dobra, i chuj. Lupę do AWP? Ja za AWP to no skałpę napierdalam. No to co? Składamy dzieciaka do fulla. Amo kup? Całe amo jakie mogłem to kupiłem chyba. Całe możliwe amo jakie mogłem to kupiłem, no. Ta, jest wszystko kupione. No to co? Chyba wkraczamy w endgame, uwaga. Wspomnienia dzieciaka. To są wspomnienia Rose. O kurwa. Nie, nie masz Shadowbana, Mois. No dobra. Też chciałbym wiedzieć. Przybyłem. Sadzam to wielkie kurwa gówno. I co? Podniósł się most. Jednocześnie zjeżdżamy w dół. O chuj tu zapierdala. Don't worry about the kid, even. It'll be fine. Ha! Just get your ass across the bridge. Jakaś kurwa fabryka nagle? Plus jeden dla ciebie. Plus jeden. Dziękuję bardzo. Save. A tam był po drodze save point? Moment. Dziękuję bardzo S4 za zgiftowanie subika. Pominąłem. A jest faktycznie, idę to. No, 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 masz rację, MC Demon. A, jasne, w Ameryce było giga chujowo. Zajebałem, faksa. To wygląda jak te pole kukurydzy, kurwa z kurwa czołg? Ta, to wygląda jak pole kukurydzy z Outlasta 2. No dobra, no to idziemy tam. Jakieś czołgi kurwa? O chuj tu chodzi. Gunpowder. Okej, tam zejdziemy na dół. Więc tam idziemy. Szczerze, powiem wam tak, uważam, że to wygląda teraz troszkę... Czuję się dziwnie wychodząc z zamku, z jakichś, wiecie, takich barokowych lokacji i tak dalej. Do tak naprawdę nowoczesnych, widzicie, no, struktur, co nie? Budynków i tak dalej. No ale no dobra. What the hell? Mia? Chris Redfield też tu jest, nasze dziecko. Let me guess. You're thinking, take me out like the others, and then he gets going save Rose, right? I'm healing my daughter. Look, you got the soul wrong. Tell me I'm talking about. Shut your fucking hole! Sorry about that. Nie chcę tutaj siadać, on mnie zepchnie, on mnie tam zepchnie na dół, kurwa. You're being played. What are you talking about? You think this is a game? I said shit. Rzucił nożem w tą. Lady, supersized bitch. Ugly ass psycho doll. An emeronic freak. Don't you get it? It's a test to see if you're strong enough to be a part of Miranda's family. I don't want to be a part of Miranda's family. Neither did I, but here we are. And I'm next in line, right? Kill me, move up the chain. Well, fuck that! I don't give a damn about your personal issues. I just want to fix my daughter. So do I. Do you have any idea how powerful that kid is? Even Miranda's scared of her. Last time, you freak! I swear to God! You and me, then. Together, we can go save Rose, and then we can use her to grind Miranda into paste! My daughter is not a weapon. Fuck you! Zepchnie mnie. Zrzuci mnie. Zrzuci mnie. Jeszcze tak środkowy palec mi pokaż. A, kurczę. Z czym się będę napierdalał? Chodzące śmigło! Chodźcie, kurwa! Chodzące śmigło! Chuj, zapierdala! Kucaj! No kucaj! Okay. What was that thing? That was a chodzące śmigło. Okej, nie mam. No, wspinaj się. Nie mam pytań. Wow. Wow. Jakie karty graficzne jak stanieją, to będę brać? Chyba 3060 Ti albo 3070. Jakie już? Jedno z tych dwóch. Czemu one mają jakieś... Aha. Oj kurwa, ależ nie potrafiłem. Czy będzie zapis całej serii? Tak. Będzie też pocięty i będzie na YouTube'a wrzucony w jakichś tam odcinkach po pół godziny, tak mi się wydaje. Jestem... Nie wiem, o chuj to chodzi. Naprawdę, spójrzcie, wyszliśmy z zamku. Jesteśmy aktualnie w działającej kurwa fabryce. Nie rozumiem, o co tu chodzi. Nawet, szczerze, nie zdziwię się, gdy trafimy do jakiejś nagle... do laboratorium Umbrelli. Szczerze, nie zdziwię się. Nie będę wam spoilerował, bo może po tej serii ktoś z was będzie chciał sobie ograć osobiście, wiecie, Residenta 2, ale tam generalnie... nie będę jakoś za bardzo... Ja pierdolę.